Dzień dobry, wyjmijcie legitymację. Telewizji publicznej. Na jakiej podstawie? Parlamentarzy, podstawę prawną. Proszę podstawę prawną. Uchwały. Zgromadzenia akcjonariuszy. Proszę pana, tu działa ustawa szczegółowa, więc pan jest tu nieprawnie, pan wszedł nieprawnie. Czy mogę państwu pomóc? Ja myślę, że no, po prostu niczym. Pomóc tym, żeby opuścić budynek. No nie zamierzam, bardzo mi przykro, będę zobowiązany, jeśli państwo zrobicie. Absolutnie, pan nie ma tutaj żadnego umocowania. Nie. Proszę pana, pan wszedł tutaj bezprawnie, ja wiem, że jest grudzień, że Wojciech Jaruzelski dał przykład, jak działać w takich sytuacjach, ale proszę tego nie powtarzać. Rozumiem, nie wzoruje się Wojciechem Jaruzelskim. Dokładnie pan się wzoruje. Proszę pana, Białoruś jest nie w tym kraju, więc naprawdę niech pan... Rozumiem. Niech pan ja skończyłem z państwem rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Proszę pana... A może nam pan pokazać uchwałę, na której został pan powołany? Proszę pokazać. Bardzo przepraszam, ja już państwem nie rozmawiam. Ale rozmawia pan z parlamentarzystami, którzy wczoraj głosowali uchwałę. Zrobiłem to na samym... Proszę pana, pan może podać każde nazwisko, może pan się przezwie. Proszę, niech pan się wyrekwimuje, kim pan jest, jakim tytułem pan tutaj wszedł. Mówi, pytają pana posłowie. Proszę pana, to wie pan, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej, nazywam się Piotr Zemła. Wszystko. Proszę pana, proszę pokazać, na jakiej podstawie pan wszedł tutaj. Zostałem. Czyli członkiem Rady Nadzorczej przez ministra. Ale może pan pokazać tę uchwałę? Proszę pana, na jakiej podstawie pan przyszedł tutaj? Bo na razie to są pana słowa. Na podstawie tejże. Ale wie pan, to są tylko słowa. To są słowa. Może pan przyjść i powiedzieć, że wie pan, pan tu jest głównym reżyserem filmów akcji. Zadzwońcie państwo policji, jeżeli uważacie, że jestem tu bezprawnie. To mogę państwu doradzić. Proszę pana, kim pan jest? Niech pan pokaże jakiś dokument, kim pan jest. Ale ja powiedziałem, nazywam się Piotr Zemła, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Proszę pana, nie mam obowiązku się legitymować wobec pana. Wszedł pan drogą taką, jak Jaruzelski zamykał wolne media. To jest pańska ocena, ja nie będę teraz z nią polemizował. Kim pan jest, że ja nie będę teraz z nią polemizował. Ale możemy polemizować z trybem, w jaki państwo postępujecie, łącznie z ministrem, który pana powołał, bo łamane jest prawo. W której minister kultury nie działa w tej ustawie. Działacie państwo na podstawie uchwały. Nasza ocena jest inna. To wszystko, co mam państwu do powiedzenia. Nie ocena, tylko prawo w Polsce rządzi.